Szanowni przyjaciele, z przyjemnością witam Was. Dzisiaj chcę przekazać kolejny przekaz od Ojca Absoluta, moim zdaniem bardzo ciekawy i ważny, dlatego dzielę się nim z Wami. Witajcie, moi drogi ulubione dzieci. Dzisiaj chcę ujawnić Wam jeszcze jedną cechę struktury ludzkiej energii, która pomoże Wam w pełni poczuć jej sakralną esencję. Faktem jest, że kanały energetyczne, które łączą się ze sobą i łączą wszystkie Wasze czakry i ciało subtelne, na najbardziej subtelnym poziomie są również połączone z Waszą duszą matką, która w wielu starych duszach, które są teraz wcielone na Ziemię, znajdują się na wysokich poziomach. Co to dla Ciebie oznacza w sensie praktycznym? To daje Ci bezprecedensowy potencjał duchownego wzrostu, ponieważ energie płynące przez te kanały mogą znacznie zwiększyć Twoje wibracje. Ale aby tak się stało, najpierw musisz doprowadzić je do poziomu, który pozwoli Twojemu ciału fizycznemu wytrzymać dodatkowe wysokie obciążenie wibracyjne idące z góry. Ci, którym udało się połączyć się w medytacji ze swoją matką duszą lub rodziną gwiezdną, które się znajdują w znacznie wyższych wymiarach, prawdopodobnie czuli, że te wibracje różnią się od wibracji czwartego i piątego wymiaru, które już Wam są znane. Na razie kanały te działają jednostronnie. Twoja dusza matka i Twoja rodzina gwiezdna chronią Cię przez takie kanały, nie pozwalając Ci spadać w zbyt niskie wibracje. W najważniejszych momentach Twojego życia, kiedy musisz podjąć dla siebie życiową decyzję, a zatem i decyzję dla swojej duszy, poprzez te kanały odbywa się energetyczna infuzja, która na płaszczyźnie fizycznej manifestuje się w formie intuicyjnych oświeceń lub wizji. To tłumaczy Twoje nieoczekiwane i nieprzewidywalne decyzje, które wprowadzają w zakłopotanie Twoich bliskich, a czasem i Ciebie. Ale teraz, moi drodzy, nadchodzi wyjątkowy czas, kiedy możecie korzystać z tych kanałów całkowicie świadomie i skutecznie. Kanały te są połączone tylko z siódmym czakrą, boskim składnikiem człowieka, jak również z jego szyszynką. Dlatego, kiedy czujesz, że potrzebujesz pomocy lub podpowiedzi swoich boskich aspektów, możesz świadomie połączyć się z tymi łączącymi kanałami, aktywując swoją czakrę koronną. Ważne jest, aby nauczyć się tego nie tylko w głębokiej medytacji, ale także w życiu codziennym. I wierzcie, moi drogi, że to jest całkowicie w Twojej mocy. A teraz dam Wam prostą praktykę, którą nazywamy łączenie z boskim aspektem. Za każdym razem, gdy czujesz się niepewnie lub musisz podjąć ważną decyzję, wizualizuj kanał energetyczny łączący siódmą czakrę z duszą matką. Również gwiezdna rodzina może pomóc, jeśli czujesz szczególnie silny związek z nią. Następnie poproś swoich niebiańskich pomocników, aby wysłali Ci niezbędne energie przez ten kanał, niosąc takie myśli i emocje, które pomogą rozwiązać Twoją sytuację dla najwyższego dobra wszystkich. Wasza dusza z pewnością usłyszy te podpowiedzi i przekaże je Wam przez sztafetę, dając im taką formę i taką wibrację, które mogą przyjąć Wasza obecna świadomość i Wasze ciało. Zatem struktura energetyczna Twojego ciała osiągnie zupełnie inny poziom, rozszerzając się na skalę galaktyki, a w niektórych przypadkach Wszechświata. Błogosławiam Was, moi kochani, i bardzo Was kocham. Ojciec Absolut przemówił do Was, przyjęła Marta, czytała Irina. Moi drodzy, chcę trochę dodać od siebie do tego przekazu, że to absolutnie tak jest, jak tu było powiedziane. Przychodzą podpowiedzi nieoczekiwane
i zaskakujące nie tylko dla bliskich, a dla Ciebie samego. W moim przypadku nieraz tak już było. I pomimo tego, że już tyle lat minęło, jak ja wyjechałam z Kalisza, wiele moich znajomych do tej pory nie mogą zrozumieć, bo chcą to zrozumieć, moją decyzję, jak ja mogę coś takiego zrobić. A wyglądało to w ten sposób, że pewnego wieczoru była bardzo burzliwa dyskusja wewnętrzna. Ja o tym opowiadałam kiedyś na kanale, ale jeżeli ktoś tego nie słyszał lub nie znalazł w jakimś tam nagraniu z Rafałem, to opowiem, jak to się dzieje. I ponieważ, jak powiedziałam, była burzliwa dyskusja wewnętrzna, dialog, gdzie ja przedstawiałam swoje argumenty, dlaczego ja mam zostać w Kaliszu, i z kolei słyszałam argumenty, dlaczego ja mam opuścić Kalisz. Przy czym to trwało ileś godzin, ta dyskusja, i wtedy nie było nawet powiedziane, gdzie ja mam wyjechać. Tylko dyskutowaliśmy, dlaczego, a ja dlaczego nie. I powiem, że poszłam spać, nie doszliśmy do porozumienia. Ja się nie zgodziłam. Wieczorem nie zgodziłam się na żadne zmiany i na wyjazd tak drastyczny. Miałam zostawić wszystko i wyjechać. A wszystko to nie chodzi mi o rzeczy materialne zostawić, bo nie jestem do nich przywiązana, tylko środowiska i jechać w nikąd. Ale kiedy rano się obudziłam, tylko otworzyłam oczy i powiedziałam dokładnie tak, jak usłyszycie. Wiem, że ja z Tobą nie wygram. Ja mówiłam do duszy. Ja zgadzam się, ja wyjeżdżam. Tylko jest małe ale, ja nie wiem, gdzie mam jechać. I wtedy usłyszałam odpowiedź. Do Wrocławia. Ja powiedziałam, dobrze. Ja wyjeżdżam do Wrocławia. Do miasta, w którym nigdy nie byłam, przyjazdem tylko. W którym nikogo nie znałam. I dlatego właśnie takie decyzje nie są zrozumiałe i zaskakujące dla bliskich. Nie ukrywam, że dla mnie też to było zaskoczenie. Ale ta decyzja była nieodwracalna. Wiedziałam, że jest w tym jakiś sens, jaki wtedy jeszcze nie znałam. Pewna osoba po czasie mi powiedziała, że ja nie lubię stabilności. Na co ja odpowiedziałam, że dla kogoś to jest stabilność, a dla kogoś jest stagnacja. I uważałam, że wszystko, co ja mogłam zrobić dla siebie, dla swojego rozwoju w tym mieście, ja już zrobiłam. Ja nie widziałam swojego rostu, wzrostu duchowego. To była dla mnie już rutyna. I właśnie to, co w tym przekazie było od Ojca Absoluta, że przychodzą takie podpowiedzi, najlepsze dla Ciebie, to jest prawda. I dzisiaj ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że kiedy zaufasz całkowicie, bo głową ja nie rozumiałam, co ja robię, natomiast ja wewnętrznie czułam, że tak ma być, że to dla mojego dobra i dobra
wszystkich. Więc dlatego zrobiłam ten krok i mogę Wam powiedzieć, że słuchajcie tylko swoją duszę. Ona nigdy Was nie zawiedzie. To tyle chciałam dodać od siebie.